Tekst manny na 3 listopada. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie, duch jest ochotny, ale ciało mdłe. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 41. Komentarz parauzyjny. Jedni popełniają błąd modlenia się bez czuwania, drudzy popełniają błąd czuwania bez modlenia się. Nasz Pan wskazał na bezpieczną i jedynie słuszną metodę, jaką jest połączenie obydwu tych rzeczy. Powinniśmy zwracać uwagę na wszelkie zachęty słowa Pana, dowody ich wypełniania i znaki, które świadczą o obecności Pana oraz bliskich już wielkich zmianach dyspensacyjnych. Powinniśmy zwracać uwagę na wszystko to, co wzmacnia nas w wierze, nadziei, wierności i miłości. Czuwając, powinniśmy się modlić nieustając. Powinniśmy się modlić razem jako lud Boży, w naszych domach jako rodziny, a także na osobności, prywatnie. Reprint numer 2773. Komentarz epifaniczny. Czujność bada nasze usposobienie, myśli, motywy, słowa, czyny, otoczenie i wpływy działające na nas. Modlitwa jest szczerym pragnieniem serca wypowiedzianym lub nie, zanoszonym do Boga o dobre rzeczy. Czujność wyposaża nas we wszelką wiedzę i energię, by pobudzić nas do aktywności, a modlitwa we wszelkie światło i energię pochodzące ze słowa oraz we wszystkie okoliczności i inne pomoce wynikające z opatrzności, by wspomóc naszą aktywność w urzeczywistnianiu błogosławieństw, które Pan nam oferuje. Takie czuwanie i modlitwa wyzwolą nas od pokus i umożliwią ochotnemu duchowi podbicie słabego ciała na chwałę Bożą. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety od 38 do 40 i od 42 do 46. Wtedy im rzekł Jezus: smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcież tu, a czujcie ze mną. A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, a wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Tedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące, i rzekł Piotrowi: takżeście nie mogli przez 1 godzinę czuć ze mną? Zaś powtórę odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli mnie nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola Twoja. A przyszedłszy, znalazł je zaś śpiące, albowiem oczy ich były obciążone. A zaniechawszy ich, znowu odszedł i modlił się po trzecie, też słowa mówiąc. Tedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: śpijcież już i odpoczywajcie, oto się przybliżyła godzina, a Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się przybliżył ten, który mnie wydaje. Ewangelia Marka rozdział 13 werset 33. Patrzcież, czujcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. 1 Korintów rozdział 16 werset 13. Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, wzmacniajcie się. Efezów rozdział 6 werset 18. W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. 1 Piotra rozdział 5 wersety 8 i 9. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. Któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, iż się takoweż ucierpienia nad braterstwem waszym, które jest na świecie, wykonywają. Żydów rozdział 3 wersety 12 i 13, patrzcież, bracia, by snać nie było w którym z was serce złe i niewierne, które by odstępowało od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu. Izajasza rozdział 26 wersety 8 i 9, na drodze sądów Twoich, Panie, oczekujemy Cię, żądność duszy naszej jest do imienia Twego, i do wspominania na Cię. Dusza moja żąda Cię w nocy, owszem, duchem swym, który jest we mnie, rano Cię szukam, albowiem gdy się sądy Twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego. Rzymian rozdział 7 wersety od 18 do 25, gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele mojem, dobre, albowiem chęć jest we mnie, ale wykonać to, co jest dobrego, nie znajduję. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśliż ja to czynię, czego nie chcę, już ja więcej nie czynię tego, ale grzech, który we mnie mieszka. Znajduję tedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inszy zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego i który mnie zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. Nędznyż ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. Rozdział 8 werset 3, bo co niemożnego było zakonowi, w czym on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele. 1 Koryntów rozdział 9 werset 27, ale karzę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym karząc, sam nie był odrzucony. Galatów rozdział 5 wersety 16, 17 i 24, a to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Albowiem którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami. Filipensów rozdział 2 wersety 12 i 13, przetoż, moi mili, jakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w niebytności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Rozdział 3 wersety od 12 do 14, nie iżbym już uchwycił, albo już doskonałym był, ale ścigam, ażbym też uchwycił to, na com też od Chrystusa Jezusa uchwycony. Bracia, jać o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił, ale jednoczynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, spiesząc, bierze do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Pieśni 183, 184, 20, 145, 78, 13, 130. Wiersze Brzasku, 102, módl się i czuwaj. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5312. Pytania, czy w tym tygodniu czuwałem, czuwałam i modliłem, modliłam się? Jak? Dlaczego? Z jakim wynikiem? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.